dziś w programie. O poszukiwaniu i identyfikacji ofiar totalitaryzmów. O obchodach 50. rocznicy Grudnia 70. Powiemy także o publikacjach Instytutu Pamięci Narodowej. Naprawdę najszczęśliwszy dzień w życiu mam teraz, bo mam mamę zidentyfikowaną, czyli jeszcze jak chciano mnie jeszcze raz zagrzebać i pogrzebać, ja odzyskałam tożsamość. Na taką wiadomość nadal czeka wiele rodzin. Historia miała zapomnieć o niezłomnych. Po tych, którzy walczyli o wolną Polskę, miał nie pozostać ślad. A jednak to do nich należy zwycięstwo. Powracamy po swoich. 2016 roku polski parlament podjął decyzję, aby stworzyć specjalne biuro poszukiwań, identyfikacji w ramach Instytutu Pamięci Narodowej. To przede wszystkim było usankcjonowanie już naszych wysiłków trwających od 2003 roku, naszych działań poszukiwawczych, ekshumacyjnych, identyfikacyjnych po bardzo wielu latach. Także od upadku komunizmu wreszcie państwo polskie spełnia swoją powinność wobec swoich obywateli, tych, którzy zginęli, zostali zamordowani w XX wieku, tych, którzy zginęli z rąk niemieckich, sowieckich, komunistycznych, także ukraińskich. To bardzo ważne, że bardzo wiele rodzin dziś, wreszcie po wielu latach, może otrzymać informacje, że w wyniku działań prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej szczątki ich najbliższych zostały odnalezione, zidentyfikowane i dzisiaj mogą być wreszcie godnie pochowane. To jest także spełnianie ludzkiego, podstawowego obowiązku odnalezienia nieznanej mogiły i pochowania człowieka. Dla każdego z nas, bez względu na to, jakie ma dzisiaj poglądy polityczne, w jakim świecie się obraca, dla każdego Polaka, który wyrósł w tradycji kultury europejskiej, starożytnej, chrześcijańskiej, to dla nas oczywistość. Sierpień 2012 roku to ten moment, kiedy kończymy pracę na Łączce w tym pierwszym etapie i następuje dzień, kiedy szczątki umieszczone w trumienkach, wtedy jeszcze bezimiennych, muszą być przywiezione na cmentarz północny. I na tej uroczystości podniosłej, pięknej, ale bardzo skromnej, z udziałem niewielu ludzi, szczątki żegnamy modlitwą, jest kilka przemówień, a my wiemy, że to jest tylko pewien krok. Potem będą kolejne pogrzeby, bo będą kolejne etapy poszukiwań na Łączce. Od tamtego czasu minęło już 8 lat, ale oczywiście emocje, które towarzyszyły nam w naszej pamięci, pozostaną na zawsze. Ten dzień pierwszego, nazwijmy to, pogrzebu na Powązkowskiej Łączce. To przede wszystkim poczucie dobrze spełnionego obowiązku, poczucie też dumy. Mieliśmy rację. To Łączka, to nie jakieś inne miejsce i to jest dokładnie tutaj, gdzie poszukiwaliśmy, a te szczątki są na to dowodem. 115 szczątków ludzkich umieszczonych w drewnianych trumienkach. Były to bardzo silne emocje. Poza przekonaniem, że spełniliśmy swój obowiązek, poza dumą, były to także wzruszenia różnego rodzaju, które każdy z nas miał, bo przecież towarzyszyły nam rodziny, te, które w sposób szczególny wyrażały własne emocje i trudno było pozostać obojętnym na ich słowa, na ich gesty, których tam doświadczyliśmy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że nie ma żadnych szczątków ofiar systemu komunistycznego na Łączce. Wszystkie zostały wydobyte w ciągu kilku etapów działań. Ten ostatni zakończony w 2017 roku, a zanim do niego doszło, zrobiliśmy działanie, które wydawało się, że jest skazane na niepowodzenie. Doprowadziliśmy do rozbiórki prawie 300 pomników osób zasłużonych dla władzy komunistycznej. Nie powiem, że wyłącznie zbrodniarzy, bo to nieprawda. Byli tam także inżynierowie, lekarze,
byli tam naukowcy, ale byli tam przede wszystkim ci, którzy tworzyli system komunistyczny, którzy byli sędziami, prokuratorami, którzy byli ubekami. I to jest szczególnie bulwersujący, wręcz symboliczny fakt, kiedy po latach tak na wzór sowiecki, jak w Rosji sowieckiej, kaci kładą się na swoich ofiarach. Tu nie było żadnego przypadku. Oni doskonale wiedzieli. Nie mówię, że każdy z nich doskonale wiedział, ale dla władzy komunistycznej ta wiedza była. Gdzie są ofiary, gdzie jest łączka, ile tam jest tych ofiar. Jeżeli ktoś jesienią roku 81, a takiej decyzji nie można było podejmować na poziomie dzielnicy, to były decyzje podejmowane na poziomie Komitetu Centralnego, ale także Ministerstwa Obrony Narodowej. Jeżeli to miejsce, gdzie wcześniej grzebano ofiary systemu komunistycznego, wybiera się jako właściwe do tego, żeby potem wyznaczyć je jako kwaterę zasłużonych dla władzy ludowej, to mamy tutaj działanie absolutnie świadome. Praca archeologiczna, odnalezienie szczątków ludzkich to ten dzień, na który czekamy, dzień, który jest dla nas momentem satysfakcji. Odkrywamy te miejsca, gdzie są szczątki ludzkie i wtedy nasi specjaliści z zakresu medycyny określają, jak zginęły ofiary, czy one były przed śmiercią w jakiś sposób jeszcze szykanowane, czy były stosowane jakieś niedozwolone metody śledcze, czy jest jedna, czy dwie kule, czy są rzeczy osobiste przy ofiarach. To wszystko jest niezwykle, niezwykle ważne, bo pozwala nam określić, z czyimi szczątkami możemy mieć do czynienia. Potem następuje moment, kiedy szczątki zostają wydobyte. Już specjalistyczne badania czy oględziny sądowo-medyczne, pobranie materiału genetycznego szczątków po to, żebyśmy mogli je zidentyfikować. Ale identyfikacja jest możliwa dopiero wówczas, kiedy posiadamy materiał porównawczy od rodzin, od tych najbliższych. Ten system pracy, który stworzyliśmy, daje efekty, które są dostrzegane w Polsce, doceniane w Polsce, ale także budzą podziw i szacunek poza granicami Polski, bo stworzyliśmy coś unikatowego w Polsce i na świecie. Ta metoda daje nam powody do dumy i efekty naszych prac. I dzisiaj, kiedy mielibyśmy powiedzieć, do kogo w tych naszych pracach odnosiliśmy się, mogę powiedzieć, że jest tylko jedno państwo, które w taki sposób jak my dba o swoich bohaterów, odnosi się z szacunkiem i bez względu na to, ile czasu upłynęło i ile osób się poszukuje i gdziekolwiek oni leżą, to z tym samym szacunkiem, z tą samą determinacją szczątki są poszukiwane. To Stany Zjednoczone. Takim ważnym momentem w tym roku, być może nawet nie pierwszym w tym sezonie, ale takim ważnym momentem były prace przy ulicy Namysłowskiej, gdzie mogło dochodzić do tajnych pochówków więźniów tego więzienia karno-śledczego Warszawa 3, zwanym Toledo. Bardzo duży rygor, bardzo dużą przemoc stosowano wobec więźniów politycznych właśnie w tym miejscu. I tam w czerwcu, po kilku dniach, okazało się, że w jednym miejscu zaczęły pojawiać się szczątki ludzkie. Tych szczątków, szkieletów odnaleźliśmy w tym miejscu 3. To był taki początek, kiedy rozpoczęliśmy już formalne, bardzo intensywne prace, żeby jeszcze w tym roku, żeby jeszcze w tym sezonie ten teren przebadać. Pracowaliśmy również w Łambinowicach, tam gdzie był obóz dla więźniów, dla jeńców wojennych. Na cmentarzu prowadziliśmy pracę. Poszukiwaliśmy sióstr męczennic, sióstr katarzynek na Warmii w trzech miejscach, w zasadzie na Warmii w dwóch miejscach, w Ornecie i w Olsztynie i w Gdańsku. Szukaliśmy szczątków siedmiu sióstr katarzynek, które zostały zamordowane przez Sowietów w 1945 roku. Bardzo brutalnie były traktowane przed śmiercią. Niektóre zmarły w wyniku odniesionych obrażeń później, natomiast niektóre zostały zamordowane bezpośrednio i to w sposób szalenie brutalny. Łącznie przez wszystkie te
lata od 2003 roku odnaleźliśmy szczątki około 1500 ludzi. Zidentyfikowaliśmy 100 kilkudziesięciu i stworzyliśmy bardzo dobry, skuteczny system prac poszukiwawczych i identyfikacyjnych po to, żeby te identyfikacje były możliwie najlepsze. Uzyskaliśmy od Stanów Zjednoczonych specjalny system do badań identyfikacji genetycznej CODIS. System, który w Polsce posiada tylko Centralne Laboratorium Kryminalistyki Policji. My jesteśmy drugim podmiotem, który ten system w swojej pracy posiada. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że nigdy nie będzie takiej chwili, znając naszą historię, znając dramat, który dosięgnął Polaków w tym 20 burzliwym, dramatycznym wieku, że ten proces się kiedykolwiek zakończy, że wszyscy ci, którzy oczekują na tę informację, że najbliżsi zostaną odnalezieni, że to się stanie w jakimś nieodległym czasie. Na pewno nie za naszego pokolenia. Instytut Pamięci Narodowej uczcił uczestników i ofiary grudnia 70. Z inicjatywy szczecińskiego i gdańskiego oddziału IPN w Szczecinie, Gdyni, Gdańsku i Elblągu została zaprezentowana wystawa plenerowa Powstanie grudniowe 1970 roku. Na budynku SKM w Gdyni wzgórzu Świętego Maksymiliana została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona młodym ofiarom grudnia 70 zastrzelonym przez milicję i wojsko w okolicach przystanku SKM. Na grobach wszystkich ofiar rewolty grudniowej, pochowanych nie tylko w Trójmieście, zapalono znicze. W akcji uczestniczyły oddziały IPN w Gdańsku, Szczecinie, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie. Tematyce robotniczych wystąpień poświęcone były książki, broszury i dodatki prasowe. Odbyły się konferencje online. IPN zrealizował także filmy na temat rewolty grudniowej. Macie zgodę na użycie broni w odpowiednim dla Was momencie. Instytut Pamięci Narodowej opublikował książkę Sny wstaną. Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci Elżbiety Jakimek-Zapart. Podpułkownik Łukasz Ciepliński, pułk, prezes 4. Komendy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość 14 października 1950 roku został skazany przez komunistyczny sąd na 5-krotną karę śmierci. Wspólnie z nim sądzono jego 6 współpracowników. Czekając w warszawskim więzieniu na Mokotowie na wykonanie wyroku, pisał Grypsy do swoich najbliższych. W skierowanym do 4-letniego syna Andrzeja przekazywał: odbiorą mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj, mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i królowej Polski oddaję. Ojciec. Wyrok wykonano 1 marca 1951 roku. Do dziś nie udało się odnaleźć ciała podpułkownika Cieplińskiego. Popularno-naukowy portal historyczny Instytutu Pamięci Narodowej przystankhistoria.pl funkcjonuje już od ponad roku. Zaczynaliśmy z 400 artykułami historycznymi dotyczącymi historii Polski w XX wieku. Obecnie tych artykułów mamy już ponad 1200. Wśród licznych publikacji udostępnionych na portalu przystankhistoria.pl znajdziecie Państwo także cyfrowe wersje książek i czasopism naukowych wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Oprócz książek i artykułów w portalu przystankhistoria.pl odnajdziecie Państwo ponad 2000 nagrań audio i wideo dokumentujących konferencje naukowe, debaty i spotkania autorskie. Wśród licznych publikacji udostępnionych w portalu przystankhistoria.pl znajdują się również te, które dokumentują pracę Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Biuro to zajmuje się poszukiwaniem ofiar systemów totalitarnych, niemieckiego z okresu II wojny światowej i komunistycznego.
znajdziecie Państwo w portalu artykuły poświęcone chociażby prowadzonym pracom ekshumacyjnym w Bykowni pod Kijowem, a także materiały z konferencji naukowej podsumowującej doświadczenia polskie w poszukiwaniu ofiar systemów totalitarnych. Te i inne materiały odnajdziecie Państwo w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż, prawdziwa historia. Zapraszam. Inżynier Tadeusz Tański w latach międzywojennych święcił triumfy jako kierowca rajdowy. Przede wszystkim był jednak konstruktorem samochodów i wynalazcą. To jemu Wojsko Polskie zawdzięcza skonstruowany w 1920 roku samochód pancerny. Latem tego roku pierwsze pojazdy trafiły na front polsko-bolszewicki. Dziś dla wielu Tański pozostaje postacią nieznaną, a z pewnością wartą przypomnienia. Z tą myślą o poszukiwaniu i przedstawieniu w ciekawej formie takich postaci Biuro Edukacji Narodowej IPN zaprasza uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie Zapomniani polscy naukowcy i wynalazcy. Pracę można zgłaszać do 7 marca 2021 roku. Więcej informacji na stronie www.ipn.gov.pl.